Witam Was serdecznie z tej strony, Zadzik Xeno. Słuchajcie, dzisiaj taki naprawdę unboxing mikołajkowy, tylko że on jest tak na tyle specjalny, że ja nawet sam nie wiem, co ja dostałem od Mikołaja, od mojej ukochanej narzeczonej, więc jest podwójna zjara. Co tak naprawdę tam dostałem, sam nie wiem, dostałem jakieś po prostu szare pudełko, które zaraz zobaczycie na stole. No i co, słuchajcie, myślę, że możemy powoli przejść do stołu, także zapraszam Was, lecimy z tym. A więc słuchajcie, przechodzimy do naszego unboxingu. Tak jak mówiłem wcześniej, nie wiem, co to jest. Mogę się tylko domyślać, ponieważ nakreśliłem mojej narzeczonej, co bym chciał dostać na Mikołaja, aczkolwiek sam nie wiem, co tutaj w tej pudełku jest, także zobaczymy, dla mnie to też jest bardzo duża niespodzianka. I co, no, odpalamy mój nóż i lecimy, tak? Będę trzeba delikatnie. O, poszło. Dobra, chyba tam nie wiedziałem, ile jest tutaj wolnego miejsca. Cholera jasna, zaklejone pudła. Dobra. Chyba jedna część poszła. Słuchajcie, spróbuję zajrzeć do środka, ale nic nie widzę, także można to rozciąć w ten sposób. O, poszło. Słuchajcie, to jest jakaś... Słuchajcie, coś tutaj mam. Jakiejś folii bąbelkowej. Teraz może spróbujemy to... Dobra, to może tak. To pudło na razie pójdzie out. I teraz zobaczmy, co się tutaj dzieje. Także myślałem, że już się znowu zepsuło. Dobra, kontynuujemy. Co to może być? O! O kurde, słuchajcie, mili, moi mili! To są, kurcze, dwa komiksy, proszę Państwa, z obcego. Moje pierwsze dwa komiksy w wersji fizycznej w życiu. Pierwszy mamy Aliens Ratunek. Dosyć podobno bardzo fajny tytuł i słuchajcie, jest sygnowane to Dark Horse, mili Państwo, kurde, uwielbiam. Także to jest pierwszy komiks. Tu mamy już drugi, co są na... A, dobra, to są dwa komiksy, Aliens, Zbawienie i Ofiarowanie. Także słuchajcie, tutaj też właśnie mamy wydawnictwo Dark Horse Comics. Kurde, ale jestem mega zajarany. O kurde, mówię, to są moje dwa pierwsze w ogóle komiksy w życiu. W sensie fizycznej, tak? Czyli którą mogę po prostu trzymać i mam w dłoni, mogę sobie po prostu przeczytać. Także, o kurcze, i to są te chyba nowsze właśnie niestety wydania, co to tutaj mamy. To generalnie jest niesponsorowane, więc może lepiej tym o tym nie będę nic mówił. Nie, ale słuchajcie, kurcze, jest mega, jest po prostu mega koks. Będzie czytane w święta, także myślę, że... Słuchajcie... Może sobie jeszcze odpakujemy trochę. Zacznijmy najpierw od Aliens Ratunek. Otworzymy go z folii. Delikatnie naciąć. Aby nie zniszczyć. O kurde. Ale prezent. Ja pierniczę, dobra. Mamy Aliens Ratunek wpierw poszedł na pierwszy ogień. Zamkniemy nóż, słuchajcie. Sobie tylko na szybko przewertujemy, jak to wygląda. Oczywiście to jest akurat w wersji polskiej, także też całkiem spoko. Okej, słuchajcie, zarąbiście to wygląda. Powiem wam, na całkiem to wygląda. Ale się jaram, kurde, będzie czytane, w święta będzie czytane. Oj! No, także słuchajcie, tu jeszcze standardowo robię wam przebitki do tego, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda z bliska. I po przebitkach przechodzimy do drugiego komiksu, czy w sumie drugiego tomu, który mam, czyli Aliens Zbawienie oraz Ofiarowanie. Thank you.
Dobra, słuchajcie, jesteśmy po przebitkach pierwszego komiksu, teraz lecimy drugi komiks, czyli w sumie drugi zeszyt, powinienem mówić chyba raczej drugi zeszyt, czyli Zbawienie i Ofiarowanie. Zobaczymy. W ogóle już mi się podoba okładka, jest taka wypukła, to co chyba kiedyś nawet mówiłem przy którejś książce może. Czy jeszcze nie, chyba książek no nie mówiłem, na pewno w sensie w osobnym filmie, tylko gdzieś tam kiedyś wspominałem. Słuchajcie, jest taka też fajnie, bo ona jest taka, nie wiem jak to się nazywa, ale jest taka jakby wypukła, że te napisy jak przejeżdżamy, to czujemy, że te napisy są takie lekko wypukłe pod palcami. Sam obrazek, w sumie sam to też jest fajnie zrobione wypukłe. I te na tytuły. Nie wiem, czy przy ratunku jest dokładnie to samo. Tak, przy ratunku mamy dokładnie to samo, tylko że przy ratunku niestety tylko te dwa napisy są też takie wypukłe. Także słuchajcie, kolejny Verting. Co my tu mamy? Kurde, słuchajcie, to już będzie coś grubo, coś mi się wydaje. Tu będzie grubo. Kurde, ale się jaram, naprawdę, ojejku, moje dwa pierwsze wydania komiksów i mam nadzieję, że nie ostatnie oczywiście, że będzie ich więcej troszeczkę. O kurna, słuchajcie, zobaczcie ten art. God damn, ale fajnie zrobiony jest, kurcze. Nie no, masakra, no ale kurwa, kreska tutaj jest naprawdę, naprawdę zajebista. Tutaj muszę przyznać, że już pierwsze, jak patrzę, to kreska jest mega. Dobrze, słuchajcie. Także to był taki mały unboxing tych właśnie oto tytułów. Także myślę, że przejdziemy do stołu, bo też tam będę mówił pewne informacje, co z tymi komiksami będzie na kanale. Także zapraszam Was z powrotem na mój fotel i na moją stałą miejscówkę. Słuchajcie, a więc jesteśmy z powrotem już na podsumowaniu. Słuchajcie, te dwa komiksy, czyli Aliens i Aliens Zbawienie i Ofiarowanie. Słuchajcie, tak jak mówiłem, to jest prezent mikołajkowy od mojej narzeczonej i strasznie się jaram tym, że jest to moje dwa pierwsze wydania fizyczne komiksów, jakie mogę mieć w ręce. Co prawda to może nie w sensie pierwszy mój komiks w życiu, prawda, ale pierwszą fizyczną moją wersją komiksu jakiegokolwiek jest Bloodborne, który bardzo uwielbiam po prostu tą grę i klimat tej gry, ponieważ jest taki bardzo trochę przypominający właśnie Lovecrafta, ale to jesteśmy teraz przy obcym, więc może obcy będzie bardziej na tapecie. Słuchajcie, także naprawdę jestem mega zajarany i słuchajcie, będzie czytane w święta, także raczej spodziewajcie się świątecznej przerwy na czytanie komiksów w moim wykonaniu. Nie no, żartuję oczywiście. Więc słuchajcie, tak jak mówiłem, to na dwulecie kanału raczej będę już ruszał też z recenzjami komiksów i na pewno na tapety będą szły te dwa zeszyty, które mam ze sobą tutaj. Ale to tak jak mówiłem, po nowym roku, więc no kurczę, jestem mega, mega zajarany, mega się jaram, po prostu jak pochodnia, nawet w sumie nie wiem na gdzie położę, chciałbym położyć tam na swojej półeczce, tam gdzie mam wszystkie książki z obcego, aczkolwiek będzie mi pewnie ciężko, chociaż myślę, że zaraz coś tu wymyślę, bo już mam na to pewien fajny plan. Także nie no, słuchajcie, naprawdę, o Jezu, mega, mega, mega się jaram, kurna, po prostu...
Nie wierzę po prostu w to, nie wierzę po prostu, jak ja tu widzę, jak to wszystko tutaj jest i no mega, mega, mega przezajebiście. Także słuchajcie, tak jak mówię, po nowym roku na pewno pojawią się dwie recenzje tych dwóch zeszytów. I myślę, że te recenzje raczej będą w stylu właśnie co w uniwersum piszczy, bo też powiem szczerze, zastanawiałem się, czy zrobić osobną serię dla komiksów u mnie na kanale, ale chyba stwierdziłem, że po prostu zrobimy to, po prostu będzie to w wersji recenzji. Może będzie to ciut krótsza, może ciut dłuższa, zobaczymy jeszcze, jak będzie mi szło samo omawianie tego, ale no naprawdę... Podoba mi się kreska w jednym, przynajmniej tutaj ta kreska jest po prostu dla mnie epicka na chwilę obecną, nawet jeszcze nie przeczytałem historii, ale jest naprawdę mega zrobiona ta kreska. Aliens Ratunek też nie jest zła ta kreska, jest taka, no tutaj widać, że jest taka bardziej komiksowa, tak? To jest taki typowy komiks, te postacie wyglądają tak właśnie typowo komiksowo. Cokolwiek to znaczy, nie? Ale generalnie widać tą kreskę, że tutaj jest taka trochę no właśnie ta bardziej przypomina komiks, a tutaj właśnie w ofiarowanie przynajmniej w drugiej połowie, bo widzę, że tutaj też chyba pierwszy komiks też jest taki bardziej dosyć taka kreska typowo komiksowa. A później w drugiej części mamy takie naprawdę mega dobre szkice. Po prostu to wygląda jak dzieło sztuki, więc no cóż. Słuchajcie, ale tym będę się zajmował, tak jak mówiłem, na recenzji. Także myślę, że na chwilę obecną sobie tutaj zakończymy ten unboxing. Chciałbym jeszcze raz serdecznie i oficjalnie podziękować mojej narzeczonej za to, że zrobiła mi po prostu taki mega zajebisty prezent na Mikołaja. Jestem zajarany w chuj. No i co? Czekajcie do nowego roku, aż się pojawią recenzje, czy warto, czy nie warto czytać. Chociaż umówmy się, to jest Aliens, to warto. Trzymajcie się, do następnego. Cześć! Spodobał Ci się film? Zostaw ocenę i komentarz pod filmem, a jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o uniwersum, zasubuj kanał. Dzięki i na razie.